Dzień dobry, serdecznie witam. Bardzo dziękuję za 856 odpowiedzi na ankietę. Czy macie Państwo wyłączanie się falownika z powodu zbyt wysokiego napięcia? 80% z nas tych problemów nie ma, ale aż 20% ma. No bardzo dużo 20%. Wśród tych osób, tych 20%, co napisało, że. Ma problem z, ze zbyt wysokim napięciem. 36% ma czasami sporadycznie, ale 63% z Was ma to cały czas. Przejdźmy do Excela. Jak zwykle, ten arkusz umieszczam, daję dla Państwa link jest pod filmem. Można go użyć bez żadnych ograniczeń, tylko trzeba podać źródło po obróbce. Tutaj mamy sporadyczność, czyli widzimy, że jest u 63% z Państwa te wyłączenia. Nie są sporadyczne, czyli występują regularnie, często. W przypadku 37% są sporadyczne. W tym arkuszu zająłem się napięciami. Podaliście mi jakie macie napięcia w słoneczny dzień, w dzień pochmurny oraz w nocy. Tutaj mamy minimum, średnia, maksimum. Widzimy, że w dzień słoneczny te wartości są dużo wyższe niż w dzień pochmurny oraz nocą. Nocą i w dzień pochmurny są mniej więcej zbliżone napięcia. Nawet średnia nocą jest trochę niższa niż w dzień pochmurny. Jeżeli chodzi o średnią, w dzień słoneczny dochodzi prawie do 255 V, w dzień pochmurny 241. I w nocy 236, czyli cały czas napięcie jest i tak wyższe niż to norma polska 230 plus minus 10%, czyli od 207 do 253 V. Pytałem się Państwa, jakie falowniki używacie, jakie falowniki macie, bo być może jakiś konkretny model falownika jest bardziej narażony na zbyt wysokie napięcie. Tutaj w kolumnie E one są wypisane, nie ma. Żadnego związku. Są wszystkie popularne falowniki, jakie są u nas w Polsce, także nie ma jakiejś przeważającej marki, ani nie ma marki, która by nie występowała w tej liście. W nie. jakie dni robocze macie Państwo wyłączenia falownika? Ci, którzy mają regularne wyłączenia, Dni robocze to jest pewna grupka, duża grupa ludzi losowo, czyli w każdy dzień nie wiadomo kiedy. Trochę ludzi ma tylko w niedzielę. Z weekendy też mamy dość sporą grupę ludzi. Tutaj są wszystkie dni tygodnia. No i znowu mamy oddzielnie ludzie, którzy wskazali każdy dzień tygodnia. Czyli tak naprawdę to, że w weekendy mamy wyłączenia. Stanowi około połowę ludzi, którzy mają problemy, i druga połowa w każdy dzień tygodnia. Ci, którzy mają sporadyczne wyłączenia, czyli czasami im się to zdarza, w dni robocze dość nieduża grupa ludzi, losowo bardzo duża, sobota, niedziela mamy znowu taką grupkę i w każdy dzień tygodnia nieduża. Czyli tak naprawdę też tutaj nie ma znaczenia, czy to jest weekend, czy to jest dzień roboczy. Podsumowując, 20% z Państwa ma problemy z zbyt wysokim napięciem, macie problem z wyłączaniem się falowników, 63% z Państwa jest, zdarza się to regularnie. Napięcia mamy zawsze powyżej 250 V w dzień słoneczny, w dzień pochmurny powyżej 241 V w nocy. W miarę bezpiecznie 236 V, serdecznie dziękuję za uwagę.